Grzegorz Sudoł, wicemistrz Europy, wchodzi na 50 km. No w Mistrzostwach Świata niestety nie ukończyłeś rywalizacji na tym dystansie. Pogoda chyba była dobra do dochodu, taką sobie wymarzyłeś, no ale niestety inne okoliczności, czyli uraz. Co się dokładnie stało? Tak, pogoda była dokładnie taką, jaką zamawiałem. Nie chciałem, żeby było słońce na trasie i praktycznie tylko przez sekundę się przebijało, a potem znowu się zachmurzyło, także wszystko było tak, jakbym sobie tego życzył. No niestety nie wszystko może tak było, jakbym sobie tego życzył, bo nastąpił uraz, prawdopodobnie odnowienie mięśnia, problemu z mięśniem przewodziciela. W marcu nastąpiło kiedyś tam jego naderwanie poprzez duże obciążenia treningowe, no ale jest bardzo cienka linia między, powiedzmy, przygotowaniem się na Mistrza Świata, a no, możliwością przeciążenia jakby organizmu. Myślałem, że jest na tyle wszystko dobrze, że pozwoliło mi to wykonać dużą potem pracę. Po pierwszej interwencji lekarskiej tam pojechałem potem na zgrupowania, więc byłem pełen optymizmu. Niestety tutaj na 29 km poczułem lekko po raz pierwszy, a po 32 praktycznie tak mnie zaczęło boleć, że nie byłem w stanie zabrać nogi z tyłu i ją przestawić do przodu. No i nie byłem w stanie kontynuować. I to było akurat w chwili, kiedy no, podkręcałeś tempo i tak, zbliżałeś się do prowadzących. Gdzie ja już na 28 km byłem jakby z nimi, prowadziłem. Doszedłem tą grupę, na 30 wyszedłem na prowadzenie tej grupy pościgowej, tak. I no tam delikatnie czułem, ale tak zdarzało się na treningach, więc byłem przekonany, że to jest jakiś tam, powiedzmy, no na tyle jakoś tam lekko będzie odczuwalne, ale po prostu tak będzie można normalnie kontynuować wysiłek. No okazało się niestety co innego i bardzo szkoda, bo wszystko było pod kontrolą, tętno, tempo, chociaż trochę zaczęliśmy przesadzać z prędkością, dlatego też lekko na początku ich puściłem, potem zobaczyłem, że oni lekko zwolnili, ja też dobre tętno miałem, więc jeszcze próbowałem ich dojść i doszedłem. No ale jak widać część za to zapłaciła za to potem. No właśnie, bo płaci wielu, no to jest przesiew niesamowity, odstrzał przez sędziów, czyli jeśli chodzi o technikę chodu, ale głównie chodzi o przeprost, nie chodzi nawet o loty. Co się dzieje z tą techniką? Czy może sędziowie są bardziej wyczuleni, czy chcą dać ostrzeżenie przed igrzyskami? Jak to wygląda? Znaczy czasem tak bywa, że na Mistrzostwach Świata jest sędziowanie bardziej rygorystyczne. Ja się cieszę, że nie dostałem nawet ani jednego upomnienia, nie mówiąc o wniosku na dyskwalifikację. Szło mi się bardzo dobrze, więc z tej strony jakby nie miałem żadnego zagrożenia, co też pozwalało mieć pełen komfort tego marszu. No ale niestety tutaj widać, że sędziowanie jest bardzo ostre. No, przekonał się o tym chyba po raz kolejny, jak się nie mylę, Rafał Fedaczyński. No i został zdyskwalifikowany. No właśnie, 50 to jest dystans naprawdę dla prawdziwych twardzieli, ale to jest też dystans, który każdy uraz, każdy ból, każdą niedyspozycję pokazuje jak na dłoni. Czyli jest większe ryzyko, że się nie ukończy tego dystansu. Ty co prawda jesteś wicemistrzem Europy na 50, ale no po prostu jest to ryzykowny dystans. Czy nie myślisz o tym, żeby zwiększyć swoje szanse, przygotować się do 20? Nie no, mi się po raz pierwszy w ogóle tak stało, że nie ukończyłem chodu na 50 km z przyczyn zdrowotnych. Nigdy wcześniej, dwa razy zostałem zdyskwalifikowany w 2003-2005 roku, a potem każdy mój chód był dobry albo bardzo dobry, więc dlatego też nie zamierzam zmienić profesji. No oczywiście jakbym był na tyle szybki, żeby móc wystartować na igrzyskach na dwóch dystansach, to można by było zaryzykować. Aczkolwiek na pewno moim koronnym dystansem będzie 50 km, no tutaj wyszło, no gdzieś ta dolegliwość była przez cały sezon, można powiedzieć. Myśleliśmy, że na tyle zaleczona, może nie na 100%, ale zaleczona, że po prostu pozwoli raz, że wykonać dobrą pracę i ona potem została wykonana na zgrupowaniach, chociażby w San Moritz czy wcześniej w Szybskim Preso. No i szli w spale, wszystko przyszło na czas, forma wczoraj super się już czułem na treningu, dzisiaj też na całym dystansie tętno było takie, jakie żeśmy sobie założyli, tempo było nawet szybsze, więc no niestety brakło tylko tego najważniejszego, czyli właśnie to, żeby organizm pozwolił dojść do samego. Grzegorz, ta 50 to miała być dla Ciebie też kwalifikacja na Igrzyska Olimpijskie. W tym roku nie przyszedłeś żadnej 50, nie ukończyłeś. No i tutaj też nie kończysz, co dalej z Igrzyskami Olimpijskimi, bo trzeba jednak się pokazać, gdzie będziesz walczył o nie. No dokładnie, to trochę komplikuje jakby mój jakiś taki cykl przygotowań, taki 100%, który był zamknięty do Igrzysk Olimpijskich. Przypomnijmy, że nie masz jeszcze kwalifikacji, trzeba będzie tak, się potwierdzić w przyszłym trzeba roku. Będzie przejść dystans 50 km, no najprawdopodobniej będzie to w Dudyńcach, w
marcu. Nie chciałbym sobie zostawiać Puchar Świata jakby na samym końcu, a dwa, że chciałbym mieć większą trochę czas do regeneracji, jeśli oczywiście wszystko będzie dobrze. No, teraz mi jest ciężko planować. Na pewno trzeba będzie zdiagnozować to jeszcze po powrocie, zobaczyć ile trzeba będzie mieć przerwy. Chciałbym, żeby to było maksymalnie miesiąc czasu, no i żebym mógł po tym okresie wrócić już do normalnego treningu. Akurat można poświęcić ten czas na regenerację, zrobić w tym czasie chociażby sanatorium. Jakby w dwojaki sposób wykorzystać tą przerwę, która niestety jest wymuszona. Patrząc na to, co robią Rosjanie, jest szansa na medal olimpijski, mimo tego, że to nie ukończyłeś? Tak, no nie ma jakichś wielkich tutaj wyników. Właśnie przed mistrzem świata, czy 41-24, jak widać, wynik, który nie powala jakoś na kolanach. Dzisiaj jest pogoda dobra, więc stać mi było dzisiaj na wynik w granicach czy 42, czy 45, więc myślę, że wszystko jest możliwe i na pewno na igrzyskach w Europie będę zdecydowanie lepszy jeszcze niż tutaj.